Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z customu z gry Tomb Raider, custom pod nazwą The Railway Tunnels. Od Pedro jestem testerem, także testujemy sobie ten custom na razie. Jeszcze w niego nie można zagrać, także tutaj zostałem poproszony, żeby go przetestować. Dobra, przeszliśmy sobie tutaj i tutaj słuchajcie... Jest coś? Jest chyba fuse, tak? Tak. Ja mam ten kluczyk. Nie wiem w ogóle skąd ten kluczyk się wziął. No. Dlatego, że... Ja nie przypominam sobie, żebym go zbierał. Nie wiem w ogóle, nie mam pojęcia. Dobra, najpierw może zobaczmy te boczne wagoniki. Tutaj nic. Po bokach trzeba się rozejrzeć. Czyli tutaj... Nie mogę przejść. Coś mnie zablokowało. Tu nie ma nic. I tu też nie ma nic. No dobra. A tu pozamykane i tutaj też pozamykane. A zobaczmy z tej strony, bo tak w sumie nie spojrzałem dalej. Też nic. Okej. A druga strona? To wygląda. Też nic. To jest tylko tekstura drzwi. Dobra, no to idziemy dalej. Cykniem pierwszy zapis w tym odcinku. I tutaj chyba też zamknięte, tak? O jest. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Nieważne, mam trochę tych apteczek, więc można je używać. Też zamknięte, czyli te wagony w ogóle... Nie ma takiej opcji, żeby się tam dostać. Dobra, czy zobaczymy tu. Tu się nic nie otwiera. Okej. I teraz jeszcze te wagoniki sprawdzę po bokach, czy czegoś nie mają, ale widzę, że tutaj nic. Dobra, a z drugiej strony? Tutaj jest. Dobra, tutaj mamy przejście. I to by było chyba koniec, jeśli chodzi o wagony. No, no, tylko jeszcze sprawdzę tutaj, słuchajcie. Jest jeszcze ostatni wagonik. A nie, to lokomotywa jest. Wow. A mogę na nią skoczyć, czy zabija? Bo może być dźwignia znowu na tym cypelku, czy nie? Nie, można po tym chodzić. O, tu jest jeszcze coś, czekajcie. Dobra, coś się otwiera, czyli jest jakaś płytka naciskowa. Jest tu jakiś ten? Jakaś dźwignia? Nie. Tu pewnie po tym chodzić nie mogę, ale mogę spróbować. Ale podejrzewam, że zginę, nie? Ale można... Nie, mogę chodzić po tym. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, na samym początku. O Jezu. O! Sekrecik! Tylko, że tak, wiecie, zrobiony troszkę... no śmiesznie to wygląda, bo... No zobaczcie sami, jeżeli ja tu zejdę... Aha, bo dobra, tutaj... Aha, dobra, że niby jedziemy, no, no, no. Bo myślałem, że jesteśmy na torach. Dobra, ale mamy sekret. Bo to by śmiesznie wyglądało. Ale fajnie, fajnie, fajny pomysł, bardzo mi się podoba. Jeszcze takiego czegoś nie było, jeśli chodzi o... Nie widziałem. Pociągiem, żeby tak można było... właśnie tą ciuchcię też tutaj zwiedzić, że tak powiem. Tutaj widzę, że mamy jakieś drabiny, ale czy one nas gdzieś doprowadzą? Ja jeszcze bym chciał to sprawdzić, bo... Różnie może być. Czekajcie, sprawdzę sobie to. To do tej ciuchci w ogóle wejść nie można, ale... No nie, dobra. Chyba druga strona tak samo, co? Ale bardzo fajny, fajnie ukryty... ukryty... Sekret, nie? Podoba mi się to. Jeszcze sprawdzę tę stronę na wszelki wypadek, ale no nie chcę być inaczej. Okej.
Dobrze, to tutaj mamy w wagonie jakąś wnękę. Więc chodźcie jeszcze, tutaj mamy taki punkt zaczepienia. Ja już się troszkę też pogubiłem. Gdzieś się tutaj otworzyło, może tutaj, co? To byśmy zrobili tym naszym cheatem. No oczywiście, że tak. Ciuchcia się otworzyła, dobra. To chodźcie, zobaczymy. Znaczy naszym cheatem. No nie wiem, czy to jest cheat, no, ale wiecie, coś takiego. Aha, tutaj zamknięte. A tu? Ciuchcia, dobra. Do ciuchci mogę wejść. Ale... Aha, dźwigni nie mogę, no bo to jest o, tu fuse. A to ten fuse, to ja wiem, gdzie jest. Mhm. No nie, to będzie no. Mhm. Czy fuse jest za kratą, więc tutaj nic nie zrobię. A to jest chyba tylko atrapa takiego, tak? Atrapa dźwigni. Mhm. Nie, nie, bo to nie jest czwórka, wiecie? To jest dźwignia z czwórki, zdecydowanie. Nie ma takiej opcji, tylko że ja teraz chyba tutaj nie wrócę, tak? Bo tu nie ma drabiny. O cholera. Czyli to jest jednorazowe. No dobra. Nie wolno tak. Nie wolno tak, jak zrobiłem. To chodźcie, idziemy tu. No tutaj gdzieś było, tak? Nie, nie. Czyli ciuchcia ma fuse'a, ale on jest... Tutaj. On jest jeszcze za kratką, więc... Nic na razie nie zrobię, ale tu mi... O kurde, a tu łom. O kurde, a to skąd ja wam wezmę ten łom? Mhm. Cholera. Czyli fuse i łom. I jeszcze kluczyk, który w sumie mam, ale tam nie mogę na górze użyć. W sensie nie mogę na tym... Na tym dachu tutaj, więc nie ma takiej opcji nawet. No to tutaj już wszystko. To bardzo mnie martwi, bo nie mam za bardzo pola manewru. Nie mam jakiegoś punktu zaczepienia. Tu pozamykane wszystko. Tu jakieś są... Brak barierek, ale... To nam nic nie daje. To jest chyba drabina, tak? No nic, wiecie, no muszę się cofnąć i jeszcze pooglądać w takim bądź razie wagoniki, które... No w których już tak naprawdę byliśmy, ale... Może coś przeoczyłem? Szkoda, że właśnie tutaj tego klucza nie mogę użyć. To są wagony, do których się na razie nie dostanę. Widać ewidentnie, że... Że z każdej strony są pozamykane. No ale niestety muszę jeszcze teraz to sprawdzić, bo... Pomimo tego, że to już robiłem. No nie. I tutaj tak samo, prawda? Nie zrobimy tego naszego cheata. Oczywiście, że nie. Tu tego klucza nie użyjemy. Nie ma takiej opcji. P2. No. Tu jest ten fuse do lokomotywy. Okej. Okay. Aha, a tutaj jest... O Jezu, tu jest to. No nic, będę musiał się znowu wrócić. Tak, bo ten wagonik też nie miał nic po bokach. Mhm. No nie. No dobra, czy jest znaczenie, którą stroną? Nie. Niestety przez tą wodę będziemy musieli się tutaj troszeczkę przebijać. Cholera. W sensie cały czas, o, na tych łapkach to tak trochę czasu mija, no ale co zrobić? Patrzcie, co się dzieje z tą. Teraz dopiero zauważyłem, tak sobie patrzę. Zamyśliłem się. Z warkoczem, w momencie, kiedy ja robię łapkami, to warkocz staje dęba. Czemu tak? Dziwne, nie? Różne rzeczy się zdarzają, słuchajcie, przy tworzeniu customu. Naprawdę. Ja nie wnikam, nie wiem, ja się na tym nie znam. Ale testerem mogę być. Jak najbardziej. Dobra, no to wracamy się, bo ja tutaj też w sumie nie pamiętam. Tu nie ma nic. Gdzie to by można było? Ewentualnie łom, nie? Łom zdobyć? Tutaj są jeszcze drzwi, ale one są też zamknięte do tego wagonu, więc ewentualnie jeszcze... O matko, spadłbym. Jeszcze tutaj są drzwiczki, bo jak zejdę, to raczej one się nie otworzą, ale sprawdzę, bo to wiecie, może być jakieś
fotokomórki. No nie. Czyli nie ma takiej opcji. I widzicie, nawet jak zejdę, to już nie wejdę. Więc dobrze, że sobie zapisałem. Aha, a to jest to takie dziwne, że w momencie, kiedy ja na to skoczę, to ginę, ale ja wam to też pokażę. Czyli jakby tutaj nie ma jakby odpoczynku. Dziwne, no nie? No ale co zrobić? Chyba, że boczkiem na przykład spróbuję. Widzicie? Obija się. Więc tak jakby jest niewidzialna ściana. No ja już to próbowałem, więc wiem o tym. No dobra. No to... No, a to jest ten wagon chyba, w którym zaczynaliśmy. No nic, muszę się wrócić, bo... No bo może coś przeoczyłem, może jakąś dźwignię. No tutaj nic więcej nie widzę. Tam na łom, tu zamknięte, tam na fuse'a. Na górze kluczyk, którego po prostu nie mam. W sumie mam, ale nie mogę go użyć. No po prostu ręce opadają. Nie wiem, czy... Coś spadło. Tak? Tym razem. Tym razem coś opadło. Jakaś klapa? No, słychać było jakby jakaś klapa. Aha, to jest to. Co to mogło być? Takie bum, nie? Łup. A takie łup. A tu są jakieś jeszcze drzwi? Co to za drzwi? Czy ja je przeoczyłem? O, tu na wprost. Co to jest? Nie, to tylko chyba takie jakieś... atrapowe. Chociaż nie, tam coś jest. Czyżby można było... Aha, może to. Dobra, to może... No właśnie, patrzcie, jeszcze tutaj klucz. Ja pierdzielę. Jeszcze tutaj klucz. Ten nic nie zostawi. Widzicie, patrzę jeszcze, czy można przesunąć którąś ze skrzyń. Bo może coś za nią być. Co to łupło? Aha, a to jest... No właśnie, to jest ten taki zbadżony wagon. Nie wiem, o co chodzi. Spróbuję boczkiem. Chociaż to też nic chyba nie da, bo... No właśnie. Czy to jest jakiś dziwny... Nie wiem, o co chodzi z tym wagonem. Możemy chodzić po nim, ale tylko górą. A tu, zobaczcie! Tu! O, dobra, mamy to. Jezus, ile rzeczy tutaj jest... Czy ja ogarnę? Dobra, widzę ten łom. Czemu pokazali to? O, zniknęło. Patrzcie, odczepiliśmy wagony. Aha, okej. Dobra. Ale wiem już, gdzie iść. Tu pamiętamy, że trzeba klucz. Okej. Wiem, gdzie iść, bo jest łom. Słyszę kroki. Wiecie, mam jakiś punkt zaczepienia. Dziwne to było, nie? Dziwny odgłos, bardziej taki bym powiedział klapy, nie? No właśnie, już mnie łoi. No, no, no. Dobrze, że sobie zapisałem, ale wiecie co muszę zrobić? Bo to źle zrobiłem, bo ja muszę zrobić o tak. A jakbym tak na przykład wziął, o, patrzcie ile mam, 320, no ludzie. Będzie, trzeba używać, nie? Pozbieramy, aha. I wejdziemy na... To jest chyba ten wagon, nie? Ciekawe właśnie, czemu ta drabinka jest taka... Ma takie tekstury fioletowe, nie? To był chyba ten wagonik, co? On miał tutaj takie boczne wejście. Zaraz sprawdzimy to. Tak? Tak. Zapiszę, bo to jest jakieś takie dziwnie jednorazowe.
Dobra, mam łom, to wiem gdzie iść. Ale tu jeszcze widzę fajne znajdźki. Dobra, dużo znajdziek. Dobra, idziemy dalej. Gdzie ja jestem? Tu jest dźwignia. Która? Coś tam. Która coś tam. Może to otwiera? Cholera wie. Tu jeszcze naboje. A, tu się otworzyło. Dobra. No, no to co? Mamy łom i coś się jeszcze otworzyło. Nie kojarzę za bardzo. Ale to nieważne. Łom. O Jezu, czyli tam aż na sam początek, tak? No ale dobrze. Niech będzie. Gorzej, że znowu przez tą wodę muszę tu przejść. Przez ten kwas w sumie. A to chyba tędy mogłem, co? Czy nie? Nie, tu było zamknięte. To było... O Jezu, aż tam gdzieś chyba, tak? Czyli daleko. No jeszcze. No dobrze, no dobrze, idziemy. Niestety i tak będziemy musieli znowu przez tą wodę przejść, bo po tamtej stronie jest ten, są klucze, przede wszystkim kluczyki. No i jest też fuse, no nie, na dachu. Więc będę musiał się wrócić. A tutaj? Gdzie to było? A tu. Tu? Co? No dobra. Mamy łom. Wiecie, ten kluczyk to ja tak nie kojarzę. Może któryś z tych przeciwników miał? Cholera wie, nie? Coś mi się otworzyło. Wow. Muzyczka fajna. To tutaj użyję tego klucza. No dobra. Bo może któryś, słuchajcie, z przeciwników właśnie miał ten kluczyk. Bo może też tak być. A co tu jest? A płytka! O Jezu! No to rzeczy do płytki to ja nie widziałem. Tam już mi dyszą, ja słyszę ich. Tylko chciałem zobaczyć, czy tutaj coś jest. Aha, i tutaj jest to wejście. No to właśnie, te moje takie szczytowane, co nie powinienem tak przejść. Muzyczka z legendy, bardzo dobrze. Przyjemna nuta. No i dobra, i tutaj chyba wszystko. Tylko słuchajcie, co ja mam z tą płytą zrobić? Ja nie przypominam sobie żadnej aparatury na płytę. Patrzę, czy jeszcze któreś z tych skrzyń można nie... wiecie, ewentualnie przesunąć, czy coś. Ale nie, no nie ma tutaj już chyba w tym pomieszczeniu nic, bo nie chcę się już tutaj, że tak powiem, wracać. Będzie. Dobra, idziemy. Idziemy, zobaczymy, co będzie, to będzie. Aha, to kot jest! A nawet dwa! To dlatego tyle tutaj krzyku było.
Fajnie! Podoba mi się! Dwóch bossów! Mamy dużo uzików. Ładujemy w nich. Może on coś zostawił, co? Czy oni coś zostawili? Wiecie co? To mi się podobało. Pedro, wielki plus. Ja uwielbiam, jak są właśnie jacyś bossowie. Tylko niestety nic nie zostawili, tak? Jesteśmy tego pewni, że nic nie zostawili? Nic nie przenika? Nic nie przenika? Tutaj też nic nie przenika? Nie. Dobra, czy to się nie otworzyło? Tak, to się otworzyło. A, czyli tutaj będzie można wtrynić, słuchajcie, tą płytkę. Dobra. Oj, a tu mi jeszcze coś pokazuje. Tu jest dźwignia, czekajcie. Aha, tu się otworzyło. I tu są klucze. Dobra, to ja wiem, gdzie te klucze wtrynić. To jest nasz pierwszy wagonik. Tak, wiem. Tylko, że... no, cholernie daleko. Ale tutaj mogę wtrynić naszą płytkę. No. A nie, nie mogę. Czekajcie. Przeniknąłem. To nie jest trójka. Chociaż to tak wygląda, no nie? Jakby można było... Cholera. No nie da rady, widzicie? Przenikam przez to. To źle, nie powinno tak być. A można. Czekajcie, można, poczekajcie. Nie. Można, tylko trzeba tak ładnie się ustawić. A, dobra, można. I mamy klucz. I to jest chyba ten klucz od tej lawiny tam. Co? K2. No jeszcze trzeba ponazywać, także Pedro pewnie się jeszcze postara i zrobi nam tak, że będą ładne nazwy tych przedmiotów. Tak myślę. Tam na górze nie ma nic. No dobra, no to mamy punkt zaczepienia, mamy dwie rzeczy, tu się nie otworzy, tak? A nawet jest niewidzialna ściana, widzicie? Nie mogę przejść. Więc to też jest takie troszkę dziwne, nie rozumiem zawsze tego, ale no przy tworzeniu customu ja się kompletnie nie znam, więc nie wiem. Jakie tutaj panują reguły. Ale idziemy wtrynić dwie rzeczy. Dwa kluczyki. Super. I ciekawe, czy jest właśnie jeszcze trzeci sekret, bo mamy dwa. Myślę, że jest gdzieś. Teraz pytanie, co robimy na początek. Czy wtryniamy tutaj klucz, czy idziemy tamten wtrynić? Może ten wezmę, bo to chyba, wiecie co? To chyba otwiera nam tutaj ten fuse, co? A fuse jest w lokomotywie, więc jest daleko. Wow. Ta muzyczka też jest piękna. Tak, ale zanim wezmę wtrynie fuse, to chodźcie, idziemy, wrócimy się jeszcze do tego początku tam. Żeby właśnie jeszcze użyć... tych kluczy, nie? Trzy duże, a co będę sobie żałował. No dobra. Tutaj gdzieś to było? Jak to było? Tu chyba nie. Podejrzewam, że otworzą nam tutaj te drzwi, nie? O tutaj, na wprost.
Poczekajcie, no chodźcie, zobaczymy. A wasz, jestem ciekawy. Co? A co tu jest? Przycisk. Otwiera nam... Aha, dobra, to i tak musimy iść w tamtą stronę i tak. Nie ma tu już więcej nic? Nie. I tak musimy iść w tamtą stronę, bo zmierzamy teraz w Trinity Fuse. Okej. Okay. O Jezu. To i tak, żeby mi się to udało. Może pójdę górą, co? Chyba nawet muszę. Bo... tam się chyba nie otworzyły drzwi. Czyli to jest wagon tam przy tej, przy tym kwasie. Wszystko po drodze, więc dobrze. Zmierzamy już w stronę lokomotywy, no nie? No bo mamy fuse'a. Chyba już wszystko tutaj z tych rzeczy. Tak, tam się otworzyło. Jezu, dam radę? Co? Tutaj wam przyspieszę. No dobra. I teraz tutaj, tak? To się otworzyło. No to chodźcie, zobaczymy, co tu mamy. Dzień dobry. To się nie otworzy. A tu? Kluczyk. Rany boskie. Aha. Rany boskie, powiedzcie mi, gdzie? Aha. Na cholerę my mamy ten kluczyk. Aha. Chyba, że jak wtrynimy fuse'a, to jeszcze nam się coś otworzy. Bo też tak może być, nie? Więc chodźcie, zobaczymy. Bo to tak może być. Jezu, co ja zrobiłem? Ach, Frodo, Frodo. No niestety, muszę to powtórzyć, przepraszam. Ale wlazła mi do góry. Nie tak miało być. Szkodzi nic, zawalczymy jeszcze raz. Może tak być, słuchajcie, że jak wciśniemy fuse, to nam się jeszcze coś otworzy. No bo nie przypominam sobie, żeby jeszcze po drodze coś było. Kurde, nie, no nie przypominam sobie. Żeby jeszcze coś było, żeby można było ten kluczyk wtrynić. Takiego jakiegoś... Albo może było, Jezu. Widzicie, ja nie wiem. Dużo tego było i człowiek się myli. Tu już na pewno nie. To już wszystko up. Zmierzam do lokomotywy. Tu mogę już normalnie nie górą, tylko tędy. Muzyczka jeszcze raz się włączyła, nie szkodzi nic. Jest bardzo ładna, więc możemy sobie posłuchać jeszcze raz. No i teraz na przykład właśnie, co się stanie, jak właśnie dam fuse'a, nie? No. Przepraszam, musiałem zrobić małe cięcie. Zresztą wiecie, ja robię co 10 minut. Moje 10-minutówki. I co to zrobiło? Zatrzymało pociąg? Wydawało mi się, że miałem dwa sekrety. A.
Jezu, tylko dwa z 9 sekretów? Wydawało mi się, że więcej. 9 sekretów aż było? Nie, nie wiem, wydawało mi się, że więcej. Niemożliwe, że tylko był złoty i biały. Ale żeby aż 9 było na tym wagonie? Naprawdę? Muszę się spytać, czy rzeczywiście tyle było. W każdym bądź razie... W każdym bądź razie bardzo dziękuję, Pedro. No kawał dobrej, świetnej roboty. Ja uwielbiam twoje customy. Tutaj było wszystko, co chciałem, czyli był pociąg, był silniczek Tomb Raider 2, no i jeszcze do tego bossowie też byli, więc to są takie wszystkie mieszanki, które ja uwielbiam. Świetnie się przy nim bawiłem. 3 odcinki mi zajęły. Aż sobie przejdę, niestety nie pokażę wam, ale przejdę sobie chyba jeszcze raz, ewentualnie cofnę na przykład load i sprawdzę, jeśli chodzi o te sekrety, bo zdobyliśmy jeszcze klucz. Aż mnie z tego wszystkiego wywaliło do Windows. Ale zawsze tak jest, słuchajcie, jak jestem w menu. Tutaj trzeba wejść w the load. Wtedy was nie wywali. Na dwójce tak jest, niestety. W każdym bądź razie. Matko, na czym ja skończyłem? Te 9 sekretów, słuchajcie. Ja sobie jeszcze, połażę tutaj. Może mi się uda jakoś... No bo jeszcze ten kluczyk. Też bym chciał go gdzieś użyć. Chyba już o tym mówiłem, tak? Bo teraz wycięte z wątku. No ale dobra, nieważne. Pedro, bardzo ci dziękuję, za ponowne zaufanie, że mogłem przetestować twój custom. Słuchajcie, pewnie jak Pedro dopracuje, tam na pewno są jakieś błędy. Ja tutaj, no, kilka mi się tam udało wyłapać, takie jakieś niewidzialne ściany, nie wiem, czy to się może uda. Ewentualnie ponazywać na przykład też jeszcze te wszystkie przedmioty. Więc myślę, że on sobie to wszystko ładnie dopracuje i potem wrzuci na TRL.net i będziecie mogli sobie sami w niego zagrać. Ja w tej chwili no, linka nie podeślę, ale może być tak, że jak już oglądacie, to nie wiem, to może już coś jest. Jak myślałem. Witamy w dwójce, niestety. Więc podeślę linka, właśnie w opisie będzie. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz i... No, do następnego jakiegoś customu. Podejrzewam, że Pedro jeszcze coś na pewno stworzy i może jeszcze coś uda mi się zagrać. Może będzie chciał, żebym jeszcze raz przetestował coś po raz kolejny. Zobaczymy. A może ktoś inny. Zobaczymy. Ja wam bardzo dziękuję i cóż, do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.